Hello Irlandia, nasz głos na Zielonej Wyspie. Dobry wieczór. Witam w Hello Irlandia na antenie 1032 Dublin City FM. Przed mikrofonem Kasia Forest oraz mój dzisiejszy gość Aneta Kubas z portalu Londynek.net. Witam Cię, Anetko. Cześć, Kasiu. Napisałaś ostatnio artykuł na temat Kakebo, sztuki oszczędzania. Powiedz słuchaczom Hello Irlandia, czym charakteryzuje się to narzędzie do zarządzania domowym budżetem, z którego każdego dnia korzystają miliony Japończyków. Kto wymyślił tę metodę i dlaczego ona jest tak popularna wśród Japończyków właśnie? Kakebo jest to metoda, która wywodzi się z Japonii i co ciekawe ma już ponad 100 lat, ale choć już w wielu krajach jest bardzo popularna, to do Polski i pewnie do Irlandii dociera dopiero teraz. I dopiero teraz tutaj ją odkrywamy. Myślę, że to jest bardzo interesujące, że właśnie jej siłą jest to, że przetrwała tyle lat i sprawdziła się. A jak trafiłaś właśnie na informacje o tym narzędziu do zarządzania finansami domowymi? No jako dziennikarka na co dzień przeglądam media z całego świata praktycznie, głównie z Irlandii, ale też wpadają mi gdzieś inne artykuły z innych rejonów. Natknęłam się na ten temat. Japonia jest mi bardzo bliska, jakoś tak mentalnie i podoba mi się tamtejsza czystość formy życia, jakaś taka prostota i mam wrażenie, może nie wiem, czy słuszne, czy nie, że jest bardzo to poukładany naród i właśnie takim czymś jest też kakebo. Kto wymyślił tą metodę i dlaczego ona jest taka popularna wśród Japończyków? Tak jak mówiłam, metoda ma już ponad 100 lat. Wymyśliła ją w 1904 roku japońska reporterka Matoko Hani. Była to bardzo wyjątkowa kobieta, która jest mi bliska mojemu sercu. Gdy o niej czytałam, dowiadywałam się coraz więcej, bardzo mnie zainteresowała i zainspirowała, tak jak ja była dziennikarką, tylko miała o wiele trudniej, ponieważ wtedy kobiety w tamtych czasach w Japonii, na początku XX wieku, wtedy kobiety nie mogły pracować, nie miały prawa do tego i uczyć się. Ale właśnie ona była jedną z pierwszych studentek kobiet, właśnie w jej czasach w ogóle pozwolono kobietom studiować, była jedyną uczennicą na swoim roku, jedyną kobietą i też potem została dziennikarką i była pierwszą uznaną oficjalnie dziennikarką. Później wyszła za mąż i wraz z mężem dalej działali. Założyła między innymi szkołę dla dziewcząt, czyli zajmowała się dalej edukacją. I to właśnie dla kobiet stworzyła ten dziennik Kakebo. Publikacja była skierowana do japońskich żon, które wtedy, tak jak mówiłam, nie mogły pracować poza domem. Więc jedyne pieniądze, jakimi mogły dysponować, to były pieniądze przynoszone do domu przez męża. I to, co dla nich zostawało, ewentualnie, co mogły sobie uszczknąć, no to były pieniążki, jakie zdołały sobie zaoszczędzić. Dlatego było dla nich bardzo ważne właśnie rozsądne zarządzanie tymi domowymi finansami. Pierwszy ten dziennik, Kakebo, Hani opublikowała w 1904 roku. No i okazał się on na tyle funkcjonalny, na tyle się sprawdził, że do dziś sprawdza się i jest używany na całym świecie. Zastanawiam się właśnie, dlaczego stało się popularne akurat to narzędzie. Dlaczego do dziś jest taka popularna i teraz właśnie wchodzi tutaj do nas. Tak, że w dobie, kiedy możemy korzystać z aplikacji i w ogóle z różnych metod, które pomagają rozsądnie gospodarować pieniędzmi, właśnie akurat to. No i przede wszystkim jest to narzędzie papierowe, czyli jest to książka, taki dziennik, który no dzisiaj nam się wydaje właśnie, może się wydawać, że jest to nieporęczne i w ogóle passé. Tymczasem no dziennik mnie bardzo zainspirował. Sama właśnie ta forma jest dla mnie bardzo ciekawa, ponieważ jest to książka, która jest podzielona na, są to takie tabele, które są podzielone na utrzymanie, na przyjemności, na wydatki niespodziewane i inne takie rzeczy. I tam wpisujemy sobie, są i podzielone na dni, miesiące i w sumie dziennik jest na cały rok. Na początku jest wyjaśnienie, jak to działa, a później tygodniowe zestawienia sobie robimy. Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne. Dziennik jest po prostu ładnym, przyjemnym w użytkowaniu przedmiotem. Jest atrakcyjnie wygląda, jest kolorowy i ma oznaczenia, działają na nas tak łatwo obrazki i tak dalej. Tutaj są właśnie używane obrazki. I na przykład świnka oznacza oszczędności, wilk złoczyńce, czyli wydatki. I książka, mamy tam jeszcze też rysunek portmonetki na przykład i tam właśnie sobie notujemy te nasze wpływy i wypływy. I też dziennik oferuje różne takie porady, pytania, porady, które po prostu pomagają nam zastanowić się nad tym, jak my dysponujemy swoimi pieniążkami. Wprowadzenie Kakebo samo w sobie jest bardzo przyjemne właśnie ze względu na ten atrakcyjny design. I to, co mnie przekonało,
miało. Natrafiłam właśnie na taką opinię i ona się sprawdza, ja już to sprawdziłam, że według Japończyków świadome oszczędzanie, wydawanie i monitorowanie finansów prowadzi do równowagi i spokoju we wszystkich obszarach życia. I właśnie to mnie zainspirowało, przyciągnęło do tego, żeby tego spróbować i próbuję tego już od jakiegoś czasu i rzeczywiście jest to prawda i czuję to. No to w takim razie, jeżeli chodzi o tą praktyczną stronę tego narzędzia, jak według Kakebo planować nasze domowe wydatki? W jaki sposób Kakebo pomaga nam oszczędzać? No to jest bardzo proste, naprawdę. Ogólnie można to robić nawet na kartce papieru, są do tego aplikacje i tak dalej. Jednak no, jest taka ogólna opinia, że jednak najlepiej sprawdza się ten pierwotny dziennik. Ja się z tym zgadzam. Ale oczywiście każdy może to prowadzić naprawdę tak, jak jemu to najbardziej pasuje. Ważny jest efekt. Pomaga to w ten sposób, że przede wszystkim świadomie odnotowuję sobie w głowie najpierw, ile na co wydałam. Kiedy robię zakupy w sklepie, myślę o kwocie, którą pan czy pani mi mówi, ile mam zapłacić. I najlepiej jest zbierać sobie na przykład rachunki albo notować na bieżąco gdzieś tam w telefonie, a potem po przyjściu do domu wieczorem można wszystko spisać sobie. Też potem jeszcze zdarzy nam się wieczorem kupić coś przez internet i tak dalej, wszystko to dopisujemy. No i dzięki temu, powiem tak, na mnie to zadziałało, już widzę taki efekt, że zastanawiam się dwa razy, zanim coś wydam na szczególne jakieś takie impulsywne zakupy, które no po prostu rzeczy, które czasami są mi zupełnie do niczego niepotrzebne. No i myślę sobie, czy ja naprawdę chcę to kupić, bo potem będę musiała wpisać to do tego mojego dziennika i potem widzieć to i wstydzić się sama przed sobą, że no roztrwoniłam pieniądze, dam się nabrać na jakąś promocję albo coś takiego, więc rzeczywiście daje to taki spokój, jakieś poczucie panowania nad sobą. I potem widzimy, tak, ile na początku zapisałyśmy, że można sobie cel wyznaczyć, ja jeszcze go nie wyznaczałam. Na razie na początku chcę przeobserwować siebie, jak te moje pieniądze przepływają, ale generalnie założenie jest takie, że najpierw się notuje kwotę, jaką mamy do dyspozycji, a potem zapisujemy wszystkie wydatki, patrzymy i też zakładamy sobie cel i na koniec sprawdzamy, czy nam się to udało. Jeżeli nie, no to próbujemy dalej. Ta metoda pomaga nam świadomie kupować i też kontrolować te nasze zakupy, no bo wiadomo, różne impulsy nas kierują ku temu, żeby kupować w sposób nieprzemyślany, po prostu kupujemy w wielkiej ilości, bo są wyprzedaże. No oczywiście mamy różne wymówki pod tytułem, że zakupy są dobre na wszystko, mamy zły dzień, jest brzydka pogoda, idziemy na zakupy. A co na ten temat mówi Kakebo? Jak sobie poradzić z takimi właśnie kompulsywnymi zakupami albo impulsywnymi zakupami? Przede wszystkim ja tu nie muszę chyba nikomu tego mówić, bo wiemy, jaki jest ciąg dalszy tej opowieści, której przedstawiałaś początek. Kupujemy, czasami rzucamy się w ten wir zakupów, ale no, potem uczucie po powrocie do domu, czy już przy kasie, po prostu dopada nas panika i mówimy sobie, że już nigdy więcej i w ogóle po co ja to zrobiłam? Dochodzi poczucie wstydu, jakiegoś takiego, czasami te rzeczy się chowa w kąt, bo żeby już nie przypominały, więc... Albo żeby mąż nie zobaczył. No właśnie, więc po prostu jest tak, że jeżeli wiem, że idę do tej kasy, co ja mam w tym koszyku z penisa i czy na pewno tych wszystkich rzeczy potrzebuję, a przyszłam przecież tylko po parę skarpetek, to potem wiem, że ja będę musiała to wpisać i patrzeć na to. Naprawdę uwierzcie mi, że no to powstrzymuję przed tym. Czyli chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że my nagle mamy stać się centusiami i po prostu nie wydawać na nic, bo coś tam, tylko po prostu chodzi o to, żeby nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Z przyjemnością wpisuję większą kwotę wydaną na rzecz, której naprawdę potrzebuję, która sprawiła mi wielką przyjemność, która była potrzebna, na którą mogę sobie pozwolić w tym miesiącu, a dzięki tym kwotom zaoszczędzonym na głupich totalnie wydatkach mam na jakieś inne rzeczy, których naprawdę potrzebuję i sprawiają mi radość. Aneta, w takim razie dla kogo jest Kakebo? No ja myślę, że dla każdego, absolutnie. Nawet chętnie bym pokazała to i nawet już myślałam o tym, żeby pokazać to moim dzieciom. I naprawdę jest to, zostało stworzone dla kobiet, ale naprawdę każdemu to serdecznie polecam, kto chce zapanować nad swoimi wydatkami. W takim razie, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tej metody? No odsyłam do mojego artykułu na portalu www.londynek.net. Wystarczy wpisywać hasło Kakebo, ale też no, jest mnóstwo informacji w internecie na hasło Kakebo, mnóstwo prezentacji, mnóstwo filmików się wyświetla. Można kupić sobie przede wszystkim, jeżeli ktoś zdecyduje się na to, może sobie kupić dziennik, jest on dostępny po polsku i po angielsku, w różnych cenach, w różnych wydaniach. Może sobie ściągnąć aplikację. Także dla chcącego, naprawdę jeżeli ktoś chce, to go zainteresuje, to bez problemu dotrze do informacji. I też zapraszam na Ladies Night 22 marca w Inspire Gallery, gdzie będę miała prelekcję na ten temat i też przyniosę ze sobą
taki dziennik, więc będzie można go obejrzeć i zastanowić się, czy to jest dla nas, czy chcemy sobie też takie coś sprawić. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Was do oszczędzania, do przemyślanego robienia zakupów. Więcej informacji oczywiście możecie znaleźć na naszej stronie facebookowej Hello Irlandia, gdzie też mamy link do artykułu, właśnie artykułu, o którym wspomniała Aneta, czyli Kakebo, sztuka oszczędzania na portalu Londynek.net. Dziękuję Ci bardzo, Aneta, za tą opowieść, jak oszczędzać i mam nadzieję, że będziesz do nas czasem wpadać i opowiadać o swoich najnowszych artykułach. No dziękuję, byłoby bardzo miło. I zachęcam naprawdę do przyjścia na Ladies Night i zainspirowania się do poprawy jakości swojego życia. I mam nadzieję, że się zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia na Ladies Night. Zawsze, gdy potrzebuję energii lub gdy mam ochotę na relaks, zaparzam filiżankę doskonałej i aromatycznej kawy Mastello. Kawa Meastello, prosto z Brazylii na jedno kliknięcie. www.meastello.com. Kawa Meastello, partnerem Hello Irlandia.